Cześć internety, witamy Was w kolejnym odcinku dotyczącym wyciskania leżąc i dzisiaj sobie porozmawiamy o samym to ruchu sztangi. Powiemy sobie o tym, z którego miejsca zaczynać, w którym miejscu kończyć, jak ogólnie poprowadzić tą sztangę tak, żeby był to ruch optymalny. No wbrew, wydaje mi się, obiegowej opinii, sami jeszcze do niedawna, czy tam do 2 lat temu wyciskaliśmy totalnie inaczej, ale kiedy się przenieśliśmy na ten sposób wyciskania, który zaraz Wam zaprezentujemy, to zobaczycie, że sama pozycja na ławie jest dużo, dużo stabilniejsza. Krótszy to ruch sztangi, zdecydowanie większe zaangażowanie tych grup mięśniowych, dlatego nie zamykajcie się nawet jeżeli na ten pomysł, nawet jeżeli wyciskacie teraz kompletnie inaczej. Spróbujcie sobie tak powyciskać przez miesiąc, dwa i zobaczycie, że różnica prawdopodobnie będzie na plus. Dobra, na początku pokażemy, jak wyciska większość ludzi. Kurde, koszulka mnie udusi. Koszulka go udusi. Większość ludzi zaczyna mniej więcej gdzieś z tego ruchu, z tego miejsca, czyli zaczyna już tak, żeby sztanga była równo nad barkami, opuszcza gdzieś tutaj na wyrostek mieczkowaty, czyli gdzieś tam powiedzmy w to miejsce i wyciska, kierując sztangę w stojak. Wiąże się to z tym, że jak to tłumaczą, chcą zniwelować ten wektor po prostu, żeby tutaj się mniej męczyć, później już mogą pchać tylko i wyłącznie w górę, a nie muszą pokonywać tego dystansu po prostu, żeby tutaj nie stabilizować jako sztangę. Ja natomiast, i Juran zresztą też, od dłuższego czasu uczymy ludzi kompletnie innego wyciskania, Przede wszystkim tak, sztangę stąd spychamy zawodnikowi na brzuch, jeszcze troszkę, tak długo, aż poczuje, że napina się mięsień najszerszy, bo mniej więcej w tym miejscu gdzieś będziecie stabilizować sztangę, głównie mięsień czworobocznym, głównie częścią środkową. A jak puścicie sztangę troszkę dalej, to poczujecie, że jest taki sweet spot, w którym odpuszcza czworoboczny, cyk, napina się najszerszy grzbiet. Najważniejsze to nie jest duży ruch, bo tu jest dalej stabilnie. Tak. Mimo, że wygląda jakbym miał troszkę z przodu sztangę, ale czuję, że naprawdę jestem dobrze dopięty już. I teraz tak, na początku gwarantuję Wam, że będziecie w tym miejscu mieli wrażenie, że sztanga Wam zaraz poleci na brzuch. Ale to jest takie wrażenie, którego się po 2-3 tygodniach już spokojnie pozbędziecie i zobaczycie, że no, nie ma tutaj czego się bać i że spokojnie jest to pozycja naprawdę bezpieczna. Następnie wyciskacie sztangę, dalej mniej więcej w to samo miejsce. No, niektórzy tutaj bardzo dobrzy trenerzy mówią, żebyście się starali opuścić sztangę jak najniżej. Też mi się wydaje, że jednak im niżej, to oczywiście do jakiegoś tam zdroworozsądkowego miejsca jest to jednak bardziej efektywne. I wyciskacie, staracie się zachować ruch pionowy jak najbardziej w górę. Właśnie tak, nie kierując już tutaj wektora siły w ogóle na stojak. Jak to teraz możecie osiągnąć? Jak zaczniecie ruch, to musicie się zastanowić, gdzie kierujecie oczy. I teraz tak, nawet w górę. Juran zaczyna z tego miejsca. I teraz tak, nie śledzi w ogóle wzrokiem sztangi, ponieważ jeżeli by patrzył za każdym razem na sztangę, no to za każdym razem ten ruch byłby troszkę inny. Dobra, no mniej więcej tak to by wyglądało i ta sztanga by sobie krążyła. Jakbym miał 20 kg, czyli sam gryf, to tutaj nic złego się nie stanie, nie? Ale im będzie miał więcej na tej sztandze, jak tu będzie 100, 150, czy tam 180 kg, to tu już będzie taka gra szczegółów. I każde odstępstwo od tego idealnego ruchu, o centymetr, będzie powodowało to, na razie spoko, może sobie się zmęczysz. Będzie powodowało to, że będziecie musieli bardzo dużo siły włożyć w stabilizowanie tej sztangi. No i może się to wiązać z tym, że nie wyciśniecie. Natomiast zróbcie tak, żeby nie patrzeć w ogóle na gryf, tylko patrzeć na miejsce, w które chcecie celować. I no, metafora jest taka, jak rzucasz kamieniem w szybę, to patrzysz na szybę czy na kamień. No nie patrzysz na kamień, to by było bez sensu, nie? Patrzysz tam, gdzie chcesz wycelować, żeby ten ruch był jak najbardziej precyzyjny, prawda? Więc teraz co zrobi Juran? Chwyta sobie sztangę. I teraz tak, patrzy przez sztangę idealnie na jeden punkt na suficie, wybiera sobie tam jakąś kropkę, czapkę, cokolwiek. No mam lampę. Ma lampę teraz idealnie, przecież no, to musi być kawałek tej lampy, to nie może być jakiś duży punkt, musi być idealna jakaś jedna kropeczka. Dobra, żarówka. Okej, i opuszczając na ten swój sweet spot, celuje sztangą idealnie w to miejsce. I dzięki temu za każdym razem ten ruch będzie idealnie taki sam, będzie kończył w idealnie tym samym miejscu. Alright, odłożymy sztangę. Teraz co Wam da
to, że będziecie wyciskać w taki bardziej pionowy sposób. Po pierwsze, dużo lepsza stabilizacja łopatki. Jeżeli nie będziecie pchali tutaj na stojak, to jest logiczne z tym, że nie będziecie wam tutaj próbowały unosić się barki. W związku z czym cała mechanika już będzie zdecydowanie dużo bardziej korzystna, ale o tej mechanice, o tym, że łopatka musi być przyklejona do tej depresji, to już mówiliśmy tyle razy, że nie będziemy się powtarzać. Po drugie, zdecydowanie krótszy tor ruchu sztangi, no bo tak. Wiadomo, nie musicie przekroczyć tutaj tego ruchu, tylko do góry starać się pchać po prostu po jak najkrótszej linii. No i po trzecie, Juran, to co ty mówiłeś? Wiecie co, no większość naprawdę znamienitych trenerów uczy właśnie tego wyciskania w ten sposób, z tego względu, że doświadczenie i część badań pokazuje, że jest to mniej kontuzjogenny sposób i można, jest mniejsze ryzyko zerwania kratki pierwszy raz. Łopatka jest ustabilizowana. Dwa, jeśli wyciskamy, to dla klatki piersiowej jest to przywodzenie horyzontalne, czyli jej podstawy mover, ale także klatka piersiowa jest rotatorem wewnętrznym. Jeśli my wyciągamy łopatkę i ona idzie do rotacji wewnętrznej, to w tym momencie nasz piersiowy też zaczyna pracować nie w jednej funkcji, a w dwóch. I to go przepracowuje. Przefatyguje. Przefatyguje, dokładnie ładne słowo. A jak badania też pokazują, choćby chłopaki z AWF-u z Katowic, pozdrawiamy serdecznie, pokazali, że aktywność piersiowego od 85% w górę, ciężaru maksymalnego, jest stała. Zwiększa się aktywność tricepsa. Więc na ciężarach submaksymalnych i maksymalnych my nie chcemy tej klatki więcej używać, bo jest to po prostu niebezpieczne. Tak jest. Wiadomo, że tutaj możecie się podpatrzyć jakichś topowych benchpresserów, którzy naprawdę wyciskają straszne klamoty w zupełnie inny sposób, ale pamiętajcie, że ludzie nie raz, nie dwa doszli do jakiegoś niesamowitego poziomu, dlatego że są nieco inni niż wszyscy i sobie dostosowali technikę do swojej budowy ciała, robią coś przez wiele, wiele lat i to już potrafią naprawdę w genialny sposób kontrolować. Ale no jednak większość osób powinna pracować zgodnie z zasadami fizjologii jakiejś, zgodnie z jakiejś biomechaniki. Dlatego polecamy wam ten sposób. Spróbujcie to, co na początku powiedziałem. Przez miesiąc, przez dwa zobaczycie, że będzie na pewno zmiana na plus. Peace. Yo. Motherfucker.